Witam w drugiej części unboxingu tego boxa. Straszatki już wyjąłem, tutaj wsadziłem karty z poprzedniego odcinka. Trafiły się 3 goldy, 4 komiksowe karty i 5 kart mega. Z czego chyba jedna się powtórzyła. Tu mamy drugie 12 straszatek. I co? I lecimy od początku. Nie ma co się przejmować. I od razu mamy golda. Proszę Państwa, od razu golda. I nawet nie będę go odkrywał, bo bez sensu. Tu będziemy szety. Wzięlu, Milik, Piątek. Błaszczykowski brakował. Super. Jest gold, który brakował. Druga saszeta. Krychowiak, Rybus, Piątek, Grosik. I Lewandowski, karta komiksowa. Jedna karta komiksowa lewego mi brakowała na pewno. I chyba to jest ta właśnie. Kolejna karta, znaczy kolejna saszeta. I kolejna karta gold, słuchajcie. Ajajajajaj, chyba nie patrzyłem. Bednarek, Zielu, Fabian, Kownaś. Kolejna powtórka z częsty. Kurde. Lewy. Jak coś fajnego. Ale są w ogóle te saszetki. Takie eleganckie, złote. Błaszczy, Bednarek, Klajch, Klik. I znowu Błaszczykowski. I Kędziora. Kędziora, karta komiksowa. O, już wiem co będzie. I ta karta też mi brakuje, to od razu pokażę. Lewy, karta mega. No mega, po prostu. Z kartami mega mi się ten box udał. Zielu, Kownaś, Klik, Błaszczykowski. Kolejna saszeta. Błaszczykowski, Fabiański, Lewandowski, Kownacki i Linety Karol. Karta komiksowa kolejna. Co mnie tutaj, to zaczniemy teraz drugą rundkę od tej saszetki, bo już jesteśmy w połowie. I kolejna karta. I chyba wiem, kto będzie, ale zobaczymy. Ryba, Grosik. Linety. Nie. To jest klik, którego nawet dostałem w gratisie od tego pana, od tego boxa, więc słabo. Jeżeli chodzi o goldy, to jest bardzo słabo. Bo to są powtórki, a ja powtórek nie chcę. Ryba, Piątek, Kędziora, Linety. Jest klik, karta komiksowa. Śliczna karta, zielony kolor, bardzo ładna. Ej, patrzcie, to się tak układa teraz, patrzcie, gold. I co teraz? Zobaczymy, czy to będzie gold, jest gold. Bereś, Franek, Lewy, Bereś i Glik. Glik mi brakował akurat, więc. Czyli teraz powinna wpaść karta komiksowa, mega i karta znowu komiksowa. W ogóle to jest kolekcja, która została wydana na PZPN 100 lat. Ponieważ kolekcja została wydana w roku 2019. I jakoś tak wyszło, że w tym roku była, jest w stulecie BZPN-u. Kędziora, Lik, Zieliński i Bereszyński, karty komiksowe. Te karty komiksowe są świetnie, zrobili je. Po prostu patrzcie. Tak narysowany, fajnie zawodnik. To statystyki, ale statystyki zawsze są na, chyba na kartach. I teraz powinna wpaść karta mega, jak tak patrzycie, i powinna wpaść karta jeszcze jedna komiksowa. I chyba tak będzie. No i tak będzie chyba. Jak zobaczymy w ostatnią zaszetkę, jak Grosik, Bednarek, Krychowiak, Milik jest szczęsny. Nie wiem, czy szczęsny mi brakował. Wydaje mi się, że mi brakował, ale teraz nie jestem pewien. I ostatnia zaszetka, Blast Pack. Bereś, Milik, Zielu, Linety i na koniec tak jest. Jest karta też komiksowa, czyli patrzcie, jak się idealnie złożyło. Gold, komiksowy, gold, komiks, mega i teraz znowu
komiks. Tym razem na koniec tego boksa karta komiksowa Piotr Zieliński. Powiem tak, ja uważam, że ten boks był nawet udany. Może nie trafiłem zbyt wielu braków, jeżeli chodzi o goldy, ale tak, komiksówek wpadło dużo. Ciekawych, przede wszystkim też pięknych kart. Mega wpadło naprawdę też kilka dobrych, no i goldy wpadły w głównej mierze powtórki, ale powtórki, które dadzą mi może kiedyś wymianki za te karty. To jeszcze myślę, że zrobimy sobie uzupełnianie tego albumu, no i wtedy myślę, że pokażę, znaczy też jak to wygląda, więc, ale to już w następnym filmiku. Trzymajcie się, elo.